Welcome to your worst nightmare. Witamy wszystkich serdecznie. Welcome everybody, hello. Spotkaliśmy się dziś, by opowiedzieć wam o święcie Halloween. Jest ono starą celtycką tradycją pochodzącą z Wysp Brytyjskich. Halloween is a very old festival. It is more than 2000 years old. It used to be called the Festival of the Dead. Jak wiecie, Halloween jest świętowane 31 października. Tego dnia starsi i młodsi przebierają się za czarownice i duchy. Od czego pochodzi nazwa Halloween? Halloween means holy, it means evil. Czyli święty wieczór. Dlatego też my chcemy powiedzieć wam, o co chodzi z tym Halloween. Bo wszyscy uczący się angielskiego powinni wiedzieć nieco na ten temat. Hello, hello! Czy to szkoła promująca zdrowie? Czy dobrze trafiłam? Tak czy nie? Tak. Dwa elfy, ogry, to nie wierzę. O, jakiś wiedźmin. To się zapytam. Czy to szkoła promująca zdrowie? Oczywiście. O, nareszcie, bo ja jestem sporty witch, you know. Taka sporty wiedźma. Ale co wy tak wszyscy w jednej klasie? Jak się wiedźminy bossy dowiedzą, to was wszystkich trolle, krasnale, rusałki i ogry w ropuchy pozamieniają. Przepraszam, ale przychodziła nam pani w uroczystości. W uroczystości? A cóż to za uroczystość pod koniec października? Jak już zimno, jak jasny wiedźmin. Ups, sorry. Wiedźma, nie wiem, obchodzimy Halloween. Ona 100 ropuszych gęb, ale wstyd. Ja, sporty wiedźma, z samego centrum Wiedźminowa zapomniałam? Zaraz zadzwonię do moich przyjaciół i będziecie mieć taki Halloween, jakiego nie zapomnicie. No hej, wpadajcie do mechanika. Open Gangnam Style. A wy co tak siedzicie? Sporty Wiedźma zaraz was rozrusza. Music please, stand up everybody. I'm sexy and I know it. Jak to jest zdrowa szkoła, to z waszą kondycją kiepściutko. A co się tutaj dzieje, że aż was wiedźminowie słychać? Świętujemy Halloween, tak jak wy. Aha. No. Zaraz wam opowiemy, jak i gdzie obchodzi się Halloween. Zanim powstało chrześcijaństwo, ludzie w Europie wierzyli, że 31 października powracają duchy zmarłych. Aby te duchy odstraszyć, przebierali się za diabły i głośno zachowywali. Rozpalali też w tym celu ogniska. Dziś Halloween to święto zabawy. Szczególnie dzieci uwielbiają, przebierają się za różne stwory i potwory, biegając od domu do domu, krzycząc co? Trick or treat! Trick or treat! Jeśli nie dostaną cukierka, to co zrobią? Nakładaliście do skrzynki na listy. Wysmarujemy do mocna. Mąką schody posypię. A ja skąd mam wycieraczkę? A ja jeszcze nie wiem. To nic nie da, będzie bieda. Trick or trick, trick or treat. Przed wami grupa taneczna Dancing Witches. Brawo! Konkurs. Apple on a string. Poprosimy dwóch uczniów do konkursu. Radziu! Radio! Daj! No taki duży! Zaczynaj się z lekarzem, nie?
Tego się łapał. Raz trzeba zbić. No tak. Nie wiesz, że ten już gryzie, że głową. Głową? Do ramienia go! Już możecie skończyć. Ja mam za wielkie! Ale silnie!
Nie umiesz ciągnąć stronę. Ale nie umiesz. Ale weź tak od boku. Nie na środku. Na nożę. Ale tak dobrze, jeszcze raz. Ale tak na szybko. Ale dzisiaj? No, musisz matkę ssać. Weź to na mnie, weź to na mnie. Mam, ty się zbrać. Ale nie puszczaj tej. Ja oddycham. Sometimes it hurts so much, all you can do is laugh. Thank you.
eat you. May be leaving for now, but the nightmares will.